Nie omijaj, proszę, sługi swego. Pierwsza księga Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 3. Przyszedł do nich krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ewangelia według Marka, 6 rozdział, 48 werset. Okazywał, jakoby miał iść dalej. Ewangelia według Łukasza, 24 rozdział, 28 werset. Zaproszenie Pana do środka. Abraham spojrzał w górę i zauważył trzech mężczyzn stojących w pobliżu. To nie był zbieg okoliczności. Pan nie musiał przechodzić obok namiotu Abrahama, aby dostać się do Sodomy. Zamiast podchodzić do namiotu Abrahama, Pan pozwolił Abrahamowi okazać swoje uczucie do Pana. Abraham zaprosił ich, aby się odświeżyli. W przypadku uczniów w łodzi Pan Jezus Chrystus wysłał ich na drugą stronę jeziora, a następnie sam przeprawił się przez jezioro. Nie potrzebował łodzi. Mógł udać się prosto do ich łodzi, ale zamiast tego przeszedł w pobliżu i pozwolił im go zobaczyć. Jego słowa uspokoiły ich obawy, gdy zdali sobie sprawę, że to ich mistrz. Chętnie przyjęli go do łodzi, o czym czytamy w Ewangelii Jana 6, rozdział 21 werset. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus szedł z dwoma uczniami drogą do Emaus. Gdy dotarli do wioski, sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Zaprosili go do środka, a on otworzył im oczy, aby im się objawić. Zniknął im z oczu, ale to pobudziło ich do powrotu do Jerozolimy, aby radować się z innymi uczniami. Czy zapraszasz Pana? Podobnie jak w przypadku Abrahama, on pozwala nam mu służyć i to my jesteśmy odświeżeni, kiedy to robimy. Możemy chętnie przyjmować go w naszych próbach i włączać go w nasze rozmowy. Przybliżyć się do Boga, a On przybliży się do nas. Tak zresztą uczy nas list Jakuba, 4 rozdział, 8 werset. Zaproś Pana do siebie. On rozraduje twoje serce.